SK Info. Jak wyglądało pierwsze łóżko operacyjne, narzędzia czy naczynia do wytwarzania leków? Tego można już się dowiedzieć w Sosnowcu. W mieście powstało Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Muzeum ma służyć przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków medycznych. Sala, w której się znajdujemy, przedstawia starą aptekę z czasów powojennych. Zgromadzone tutaj eksponaty są stylizowane właśnie na aptekę z czasów powojennych. Mamy tutaj bogaty zbiór eksponatów, poczynając od mebli, po utensylia apteczne, wyposażenie biurowe, a także szeroki zakres szkła aptecznego z różnego rodzaju etykietami. Możemy tutaj znaleźć farmakopeę, czyli tak zwane biblię farmaceuty. Jedną najstarszą, którą posiadamy, jest z 1897 roku. Mamy też różnego rodzaju zachowane do współczesności preparaty, leki o bardzo szerokim zastosowaniu i o różnych postaciach, zarówno płyny, balsamy, zastrzyki w ampułkach, tabletki, a nawet czopki. Te eksponaty, które tutaj są, są to zbiory moje z aparatury i urządzeń, które funkcjonowały w oddziale kardiologii, intensywnej terapii kardiologicznej w szpitalu nr 2 w Sosnowcu. W latach, kiedy byłem ordynatorem, od roku 1973 do 2008 roku. Monitory do nadzoru czynności serca, innych funkcji życiowych. Tu można zobaczyć wszystkie rejestratory związane z tym, aparaturę badawczą, analizatory, chociażby takie urządzenie jak do analizy danych rejestrowanych EKG. Eksponaty, które są zgromadzone, są przepiękne i znakomite. I takie, na których zaczynając pracę 20 lat temu na Wydziale Farmaceutycznym, czasami jeszcze pracowałam razem ze studentami. To miejsce oznacza dla mnie jakby pogląd na historię całej medycyny, całej farmacji, wszystkiego związanego z medycyną. Możemy zobaczyć, jak wyglądało to wcześniej i jak wygląda to teraz i jak po prostu do przodu poszedł progres w medycynie. Na pewno zaskoczył mnie sposób, w jaki dawniej wyrabiano te lekarstwa, ile to człowiek musiał pracy włożyć, żeby po prostu wyrobić takie tabletki czy też czopki. Najbardziej przerażająca moim zdaniem jest ta wystawa z XIX wieku, ten gabinet zabiegowy tam na końcu z amputacją ręki. No to jest przerażające, jak sobie uświadomi człowiek, że tam nie było ani środków znieczulających, ani żadnych urządzeń, które monitorowałyby stan pacjenta. Tylko czterech ludzi trzyma biedną pacjentkę, jeden przecina, no to faktycznie to było lekko przerażające. Ale jednocześnie to przynosi swego rodzaju ulgę, że już teraz nie musimy pracować i leczyć się w takich warunkach, że to wszystko jednak poszło do przodu. No i to też jest jeden z plusów tego muzeum, że można docenić to, co się obecnie ma. Przestrzeń muzeum składa się z 8 pomieszczeń, w sumie ponad 250 metrów kwadratowych. Na remont i wyposażenie uczelnia przeznaczyła z własnych środków ponad 2,5 miliona złotych. SK Info.